Nie słucha. Siedzi i nie słucha. I tylko stopy widać zza gazety. Beznadziejne stopy, co nie chcą iść popływać. A ja zrobię wielką pułapkę na wielkiego tatę. I cały do niej wpadnie i wtedy zrozumie i zacznie mnie w końcu słuchać. No, tak, tak. To bardzo fajnie. Fajnie. Fajnie? Ja nie jestem pewna, czy fajnie. A jak to jest dziki nos? Rozumiem. To ty wykopałaś tu norę. A więc musisz być borsukiem. Czyż nie? Osobliwe stworzenie. Kopie nory jak borsuk, za to nieme jest jak ryba. O! Patrz! To jesteś kurą. Nie jestem żadną kurą. Ale jakąś dziwną kurą, bo bez piór. Ha, jesteś do wilczego ogona jakimś dziwacznym zwierzęciem. Jestem człowiekiem. No powiedziałem, dziwacznym zwierzęciem. A ty to niby kim jesteś? Ja jestem piaskowym wilkiem. Dzień dobry. Ja jestem niezwykle wyjątkowy i wyjątkowo piękny. Czyż nie? A czym się żywisz? Jesz ludzi? Ludzi? Fuj, nie. Najczęściej żywię się słonecznym i księżycowym blaskiem. Od blasku księżyca można stać się nieziemsko mądrym. Wiemy wszystko. Wszystko? Na całym świecie? Wszystko we wszystkich światach. Znam odpowiedzi na wszystkie pytania. No próbuj, próbuj. Niemożliwe. Ależ tak. Tak? To dlaczego? Dlaczego? Dlaczego tata musi czytać gazetę? Łatwe pytanie. Twój tata został zaczarowany. Zaczarowany?
No, albo jeśli wolisz, zahipnotyzowany. Jego oczy przykleiły się do gazety, do tych tam małych czarnych literek. Nie może się teraz od nich odczepić. Nie chcę mieć taty przyklejonego do gazety. A nic się nie bój. Uwolnij go. Wilk? Tata? Karusia, ja chyba dostałam udaru, ja muszę się wykąpać? Tak, poćwiczymy pływanie! Co robił Wilk? Matko, chyba mam zwinę. No, to ja pójdę zrobić coś do jedzenia, bo pewnie zgłodniałaś. Ja muszę.
Okej, jeszcze tutaj poproszę.